Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z nowym My Little Box. W tym miesiącu jest to My Little Frenchie Box. Miałam nadzieję, że będzie coś walentynkowego, ale nie, to też nie jest złe. No ale myślałam, że coś będzie, wiecie, różowe i tak dalej. W tym miesiącu, szczerze mówiąc, jestem bardziej zadowolona z gadżetów niż z kosmetyków. Z kosmetykami troszkę im nie wyszło. W środku wygląda tak. I w tym miesiącu pudełeczko jest robione przy współpracy z pewną panią. Na imię ma Ines, ale nazwiska to już nie wymówię, więc Wam napiszę. I to ma być ikona, po prostu francuska ikona mody, muza Chanel w latach 80. Właśnie to jest ta pani z pudełeczka. Tutaj jest cytat od niej: "Life is never what it seems and that is great thing about it". I ona jest właśnie na okładce tego magazynu. Jak zwykle tutaj jest, wiecie, różne porady, różne stroje dnia i jakieś, jak zrobić jakieś paznokcie, takie rzeczy. Bardzo lubię te gazetki oglądać. Następnie tutaj mamy reklamę tej aplikacji na iPhony i Androidy z naklejką Geek is the new sexy. Niektóre z Was ściągałyście tą aplikację, ją bardzo lubię, ponieważ praktycznie codziennie coś na niej jest nowego. Tam różne DIY, jakieś przepisy, jakieś aplikacje modowe, które możecie ściągnąć przez jakiś czas za darmo. Tylko wiem, że niektóre pisałyście mi, że ona jest po francusku. Żeby była po angielsku, musicie przestawić sobie telefon na ustawienia na język angielski, więc to jest jedyny minus. I zaczynajmy już od tych gadżetów. Pierwszy, który jest po prostu przesłodki i to będzie dekoracja na moim stoliku. Przychodzi w takim pudełeczku. I to jest taki mały słoiczek. Nazywa się Pot of Messages. I wygląda tak. I w środku jest 28 wiadomości, które mają, wiecie, rozjaśnić Wasz dzień. I taki słoiczek ma kosztować 6,50, więc podejrzewam, że tam są różne cytaty na dzień. Po prostu wygląda to świetnie, one są malusieńkie, ja nie wiem, jak oni to wszystko pozwijali, tak? Więc na pewno to będzie taka fajna dekoracja na biurko, potem może coś innego tam sobie schowam. I tak, i drugim gadżetem, z którego jestem bardzo zadowolona, i właśnie ten gadżet został zaprojektowany przy współpracy właśnie z tą Ines. Jest to smartphone Funkcase, z której jestem bardzo zadowolona, ponieważ nie mam takiej, mam tylko obudowę. Niby mam tą, wiecie, folię zabezpieczającą z przodu, ale jednak przydałoby mi się coś, co mogłam schować, wiecie, cały telefon, jak wrzucam go do torebki. I moja obudowa wygląda tak, jest albo czerwona, albo granatowa. Do mnie trafiła czerwona. Tu jest taka mała karteczka od niej, Love and Kisses, Ines. I ona tu jest na kapselek. Tutaj jest kieszonka, możecie sobie schować kartę albo słuchawki do telefonu. I pewnie wiecie, jak to działa, no ale Wam pokażę. Tu sobie możemy schować, więc telefon na pewno nie wypadnie i łatwo się go wyciąga, po prostu ciągniemy za tą wstążeczkę i telefon wychodzi. Więc super, na pewno od dzisiaj zaczynam tego używać i ta obudowa ma kosztować 16 funtów. Następną rzeczą są kosmetyki. W tym miesiącu przyszły w takim woreczku. I jedynym tak naprawdę produkt, z którego jestem zadowolona, to jest produkt właśnie ten firmowy My Little Beauty. I to jest taki glowing skin, taki rozświetlacz do twarzy w takim różowym kolorze, który możemy nałożyć albo na całą twarz, albo gdzieś, wiecie, na policzkach, koło oczu. Więc ten produkt nawet fajny. Tutaj mamy go 30 ml i on ma kosztować 9,50 zł. Więc z tego akurat jestem zadowolona. Następnym produktem jest coś, co niby jest fajne, ale ja sobie to kupuję w drogerii za 30-50 pensów. Są to te bibułki ściągające, wiecie, nadmiar tłuszczu z twarzy z firmy DHC albo DHC. Jest tu 100 bibułek za 4 funty, więc dosyć drogie. Nie wiem, czy one się będą czymkolwiek różnić od tych, co ja kupuję w drogerii. No, produkt niby fajny, ale wiecie, no nie wiem, czy to jako normalny produkt w tym powinien być. Drugi produkt, z którego no nie jestem zadowolona w ogóle. Na początku myślałam, że będę. Jest to L'Oreal Brown Artist Plumper. I to jest żel do brwi, który powinniśmy nałożyć, jak już nałożymy produkt na brwi, jak wypełniamy brwi, to nakładamy to Ja takiego produktu na razie nie używam, ja używam tylko maskary, więc to jest w ogóle zbędne już dla mnie. A po drugie przyszło w kompletnie złym kolorze, bo to jest light to medium. Ja mam ciemne brwi, więc to w ogóle jest dużo za jasne. Moja stara stwierdziła, że się nim zaopiekuje, więc wyślę jej tą maskarę, bo to w ogóle dla mnie jest no, zbędny produkt. I on ma kosztować 5,99. No i dostaliśmy ekstra produkt z firmy By Terry. Nie znam kompletnie tej firmy. To w ogóle jest jakaś specjalna oferta dla Londyńczyków. Możemy spotkać się w Harrodsie, zrobić sobie takie spotkanie z make-up artist, żeby dobrać sobie jakiś, wiecie, makijaż z tej firmy. No już lecę do Harrodsa. I dostaliśmy kredkę. I to jest kredka wodoodporna w kolorze czarnym z takimi drobinkami. Przypomina mi tą kredkę z Avonu, co miałam, 24-karatowe złoto. Tylko wiecie co, ja mam już 3 kredki, z których jestem bardzo zadowolona i nie wiem, ile mi zajmie w ogóle zużycie tych kredek, więc kolejna kredka jest dla mnie kompletnie zbędna. I do tego ta kredka w ogóle ma kosztować 23 funty, więc cena z kosmosu. I się tak zastanawiałam właśnie, co z nią zrobić. I chyba po prostu Wam ją dorzucę do jednego z do rozdania, które będę robić, mam nadzieję, że już niedługo, ponieważ dużymi krokami zbliżam się do 5000, więc dla mnie to jest w ogóle kosmiczna liczba. Więc myślę, że ktoś się ucieszy z takiej, spróbować taką drogą kredkę. Ja nie potrzebuję naprawdę, więc mam nadzieję, że ktoś się z niej ucieszy. I to już tyle. No to jak mówiłam, no kosmetyki mnie nie powaliły w tym miesiącu, ale jestem bardzo zadowolona z tych gadżetów. Dajcie znać, co sądzicie o tym pudełeczku i widzimy się już niedługo. Pa, pa!